Witajcie widzowie. Wielu z Was zadaje pytanie, jak długo można przechowywać mieszankę do silników dwusuwowych. Otóż moi drodzy, wszyscy można powiedzieć, że jednogłośnie stwierdzają, że mieszanka paliwa z olejem do silników dwusuwowych i czas jej przechowywania to jest do miesiąca. Ja chcę przeprowadzić taki eksperyment. Jest to prosty eksperyment, bo nie posiadamy laboratorium, by faktycznie w takim słoiku zaobserwować ewentualną segregację takiego paliwa. Jest to test długodystansowy. Jednak dzisiaj sprawdzimy sobie dwie podstawowe rzeczy. Jak takie biopaliwo miesza się z mieszanką, może to zaobserwujemy, może będziemy coś widzieć, zobaczymy, i jak samo biopaliwo miesza się z olejem. A więc przystępujemy do testu. To jest mój słoik na białym tle. Zobaczymy, co uda się zaobserwować. Teraz odkręcam ten słoik. Uzupełniam go 250 ml mieszanki z paliwem E5. Zobaczymy, jak to będzie widać. Nie było żadnych prób, wszystko robię przy Was na żywo. Czyli to jest E5 do 5%. Zobaczymy, tutaj coś widzimy. Nie widzimy zbyt wiele. Paliwo wydaje się namętne, ale takie nie jest. Zobaczymy, co będziemy widzieć z tej strony. Może efekt będzie lepszy. I teraz o co chodzi? Chciałbym Wam pokazać i sam też chcę zobaczyć, jak bioetanol będzie mieszał się z tym paliwem. Doleję tutaj niewiele bioetanolu, tak żeby zrobić taką mocną E10, czyli około 20 ml. I będziemy teraz obserwować, czego nie zobaczy kamera, będę starał się tutaj, że tak Wam powiem, dopowiedzieć ja. Zobaczymy, co zaobserwujemy. Ilość etanolu będę wprowadzał dwukrotnie, bo nie wiem, jak się to uda nagrać, a nie chcę tego powtarzać. Zobaczymy, jak uda nagrać się to teraz, co będzie się działo. I jeszcze spróbujemy może nagrać, jak tu będzie słabo widać, to troszeczkę inaczej. Teraz wprowadzam 10 ml etanolu i będę jeszcze raz taką dawkę wprowadzał. Teraz obserwujmy, co się będzie działo. Zanurzyłem strzykawkę z etanolem i wprowadzam go do paliwa. Myślę, że to ujęcie jest dość dobre i dość nieźle to widać. Widzimy bardzo ładnie, co się dzieje z bioetanolem w paliwie z olejem do silników dwusuwowych. Teraz spróbuję go tak wlać od góry. Tak, specjalnie będę dozował to, tak żebyście ładnie to widzieli, żeby to takie było, można powiedzieć, spektakularne. Spróbujemy, ja to ogólnie bardzo ładnie to wygląda na żywo. Tutaj wiadomo, że kamera i efekty są jakie są, nie jest to idealnie. Ok, mam już troszeczkę tego tutaj wlane. Spróbuję zmienić ujęcie, żeby to może było jeszcze lepiej widać. Oczywiście nic nie mieszając, przestawiam tylko aparat i oświetlenie. Mam teraz troszeczkę inną perspektywę i dozujemy dalej bioetanol. Zobaczymy, jak teraz będzie to widać. Co się z nim dzieje, jak ładnie opada sobie na dno. Co niektórzy, widząc to, na pewno wyciągną sobie już z tego jakieś wnioski. Lepszego ujęcia nie zrobię, staram się jak mogę. Tutaj jest taki refleks od stołu. Może zrobię jeszcze w ten sposób. Teraz już ja niewiele widzę w telefonie, jak to się nagrywa w kamerze. No i tu tak jak widzicie, o, teraz wleję tego więcej. I zobaczcie, czy teraz tak na 250 ml wlałem 10 ml etanolu. Zobaczcie, czy to jest mało. Zobaczcie, jak to stworzyło strukturę w paliwie. A teraz spróbuję Wam to tak przybliżyć, troszeczkę z różnych stron. To niewiele widać teraz. To się zrobiła normalnie taka, w tym paliwie taka struktura małych kulek. Tak to więcej wygląda. Możecie sobie to teraz zaobserwować. Zrobiła się taka kaszka. Teraz w ręcznych ustawieniach aparatu udało mi się pozbyć migotania. Jeszcze raz, teraz dozujemy kolejne 10 ml i sobie obserwujcie pięknie.
Dozuję bioetanol do mieszanki. Paliwa z olejem. I tak to wygląda. Zaraz sobie sprawdzimy, jak olej do dwusuwa miesza się z bioetanolem. No i tu już mamy taką dobrą E10. Dokładnie około 13% etanolu jest teraz w tym słoiku. I jak widzicie, bioetanol stworzył takie kuleczki i opada sobie na dno słoika. I teraz zaraz pokażę Wam tutaj coś istotnego. Zjeżdżamy sobie na dół. Ja tutaj do tego nie dodawałem żadnego żadnej wody, żadnych innych dodatków, tak? I teraz macie pięknie to, co macie na spodzie. Na przykład teraz swojego samochodu, swojego motocykla, swojego agregatu, swojego jakiegoś youngtimera, oldtimera, na przykład, który jest ostawiony na dłuższy czas. To się nie musi stać w Waszym zbiorniku, ale po dłuższym czasie na pewno się stanie. Teraz ja to paliwo oczywiście fajnie wymieszam, odstawimy na jakiś czas i będziemy wracać sobie tak mniej więcej do tego może co tydzień. I teraz widzicie to, co jest na spodzie? To jest nie tak grube tylko słoika, patrzcie. O. Wiadomo, że do paliwa są dodane różne środki, które wspomagają emulgację, czyli dobre wymieszanie się tego paliwa. Co nam daje w tym momencie olej? Jak widzicie, to jest już dobry przykład, że olej nie miesza się z etanolem. Musi to być dobrze zmieszane, zemulgowane. Olej rozpuszcza się tylko w benzynie. Jeżeli dojdzie do segmentacji takiego paliwa w Waszym zbiorniku, wiecie, co się stanie z Waszym układem, co zrobi woda z Waszym układem, co będzie zimą, jeżeli dodamy do tego jeszcze wody. No co, mieszamy to, tak, moi widzowie, bo już widzicie, że ładnie to się separuje. Nakręcamy. Mieszamy. I uzyskaliśmy teraz jednorodne, nieco takie mętne, jakby zważone paliwo. Oczywiście to jest E10 sporządzona przeze mnie, tak? Z E5. Ciekawy jestem, jak to się zachowa, jeżeli byśmy sobie wzięli oryginalną E10 i odstawili ją na dłużej. Też taki eksperyment być może przeprowadzę. Ale zobaczcie, już sprawa jest jasna. Teraz już mamy piękną, zemulgowaną E10. Odstawiam więc naszą miksturę na jakiś tam czas i będziemy prowadzić obserwacje. Ale co mogę Wam powiedzieć, że już dochodzi tutaj do oddzielenia tego biopaliwa. Także to nie jest tak do końca i trzeba ten test będzie powtórzyć z E10 i też odstawić ją na dłuższy czas. To tyle w dzisiejszym odcinku. Sprawdziliśmy sobie, podsumowując, jak właśnie biopaliwo zachowuje się w mieszance do silników, jak zachowuje się w paliwie, dodatek oleju i jego barwnik właśnie pomógł nam to zaobserwować. Ładnie to widzimy. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. I zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym właśnie poruszę temat, czy biopaliwo miesza się z olejem do silników dwusuwowych.